Sprzedawały, o czym świadczy półfinał z turniejową jedynką, z Natalką Szymczyk i pięcio, siedmiu decydujących. Teraz finał podobny. Notabene w zeszłym roku na pierwszym Grand Prix kadetów również się spotkały i też za chwilę obecną udaje się wytrzymywać i jesteśmy bardzo zadowoleni. To nie tylko ci, którzy w Rzeszowie teraz pracują. Super grupa się utworzyła. W finale i w klubie też już mamy możliwość trenowania dwa razy dziennie, więc idzie to w dobrym kierunku. No właśnie, a teraz już widzimy, że zaczął się finał Szymon Kolasa i... Dobry coach to po pierwsze dobry motywator, bo jesteśmy tu kilkudziesięciu zawodniczek, są naprawdę na bardzo zbliżonym poziomie, zwłaszcza wśród dziewczyn. Każda następna akcja to jest nowe wyzwanie, to jest nowa historia. I tak staramy się po prostu... Jest łatwe, proszę mi uwierzyć. A co powiedziałeś wtedy, jak wziąłeś tą przerwę w meczu? I po tym czasie Zuzia prowadziła w 4-2, 3-2 w setach, 4-2. Więc nie byłem zmuszony do brania czasu, aczkolwiek wszystkie przerwy, które spędzam, w taki sposób prowadzić. Skupmy się na chwilę na tym finale, który teraz się odbywa. Dopiero rozpoczął, no ale ty jesteś doświadczony. Zawodnik. Ja mogę powiedzieć bardziej, co przeżyłam, że nie czasami większą niż... Czasami większą tak, niż... Albo większą niż zawodnik. Zawodnik nie do końca jest automatyczny, natomiast trener obserwuje to wszystko bardziej w sposób analityczny i ta głowa naprawdę 7 setów cały czas musi pracować, żeby cały czas mieć kontrolę nad... Napisane Politechnika Rzeszowska. No, dokładnie na szki awansowało 7 zawodników wśród dziewczyn i chłopców. 2 finały, z czego jeden już wygrany, drugi mam nadzieję, że to już jest zasługa tego miesiąca pracy, ale zmieniliśmy system pracy, pracujemy jak w najlepszych ośrodkach. No, takim przyjaznym miastem, no rządzicie tutaj. Współpracę z Politechniką Rzeszowską, zawodnicy wyselekcjonowani przechodzili już, mieli zapewnione profesjonalne treningi tenisa stołowego. Obecnie... Super finał, naprawdę. Wysoki poziom gry. Zresztą no, 2 reprezentantów... Idzie młodzież, chętnie uczestniczy w zajęciach i chce grać. W związku tenisa stołowego, od skrzatów poprzez poszczególne kategorie aż do seniorów, więc ta grupa jest naprawdę duża, chętna, współpracująca, 2 razy dziennie trenująca. Więc ta współpraca również zawodników między sobą, naprawdę przyjeżdżając tu, chcę jak najlepiej tutaj, jak najlepiej życzy, więc... Super, naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo, po pierwsze zawodnik leworęczny i takim największym, większość akcji opiera się właśnie o te zagrania forehandowe, ale ogólnie to jest zawisło nad różnymi formami, wariantami odbioru, więc ten poziom się będzie podnosił. Mam nadzieję, że będzie się zbliżał do Szymka i do Roku, gdzie również reprezentacja Polski może mieć z tego pożytek. Super. A co powiesz o jego przeciwniku, o Miłoszu? Stronny praktycznie bez żadnych słabych stron, bo grę taką kombinacyjną ma opanowaną do perfekcji. Również super. No Miłosz niedawno miał urodziny, to jest To, co mi imponuje, to jest to, że w tej grze młodych, fajnych zawodników nie ma takiej kalkulacji, jak często u starszych zawodników. Więc rywalizowała dzisiaj z zawodniczkami praktycznie 3 lata. Nie ma ograniczeń, tylko po prostu jest to, co tam w głowie teraz się urodziło. Też akcja, no i zobaczmy teraz. Serwis. Tu mieliśmy inicjatywy, oddał łatwiejszą piłkę. Szymon to bez zastanowienia wykorzystał i... Państwo, z ponad 150 osób na żywo, w transmisji na żywo na YouTubie, na kanale Polski Tenis Stołowy. Polajkowania, są z nami widzowie. Pojawiło się pytanie, do ilu setów... 4 wygranych setów, zgodnie z regulaminem. Jedna, co może być takie mylące, w tym roku nastąpiła zmiana przepisów, jeżeli chodzi o grę. To dalsza, odkliknij, że dziękuję. Dziękujemy. Piszą, Miga pozdrawia komentatorów. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Paweł, Table Tennis. No Paweł, słuchaj, jeszcze raz tutaj zobaczmy tą akcję. Dużo jakości w nim i teraz przyniósł odpowiedni rezultat. Zawodnik, który pierwszy przejmuje inicjatywę, rozpoczyna grę tą speedem, w większości tych akcji jest zwycięzcą i jest tam miejsce do zaatakowania.
Następna super akcja. Łatwa piłka dla Szymona. Karol, wychodząc z założenia, że nie ma głupich pytań, tylko są czasami złe odpowiedzi. Uważam, że serwis jest, jeżeli chodzi o technikę gry i o... Zaczęła, no ale jednak punkty zostały, będzie można to przeanalizować, będzie można to... Olbrzymie postępy. Cały czas robi postępy, jeżeli chodzi o Grodzic, naprawdę też uważam, że bardzo, bardzo dobra praca wykonywana. W każdym z województw jest praktycznie ośrodek, który prowadzi szkolenia duże i zrzesza dość szeroką grupę zawodników. Świniuch. O, Kuba Świniuch, nasz zawodnik występujący, młodzik występujący. Myślę, że z perspektywami. Bo jest coś takiego, że no, każdy z nas jest, że czuje się takiej naprawdę jednej wielkiej rodziny. To może trochę takie wyświetlane na wakacjach spotkać jakiegoś zawodnika, który grał w czwartej lidze. Nieraz już z opiniami takimi, że tenisowy jest dyscyplinowy. Oprócz tego jest to tak trudny sport, że każdy, żeby osiągnąć jakiś poziom, ci zawodnicy między sobą się szanują. Oni doskonale wiedzą, kto ile musi włożyć pracy, żeby być w tym miejscu, w którym jest. Piękne. Ani przejęcia inicjatywy, więc zobaczymy, jak następna. O, teraz super. O naszej ulubionej dyscypliny sportu, naukowo jest udowodnione. Piłeczka, której musimy w ułamku sekundy zadecydować, jak zagrać. Czytałem taki ciekawy artykuł, w którym były przeprowadzone. Mają dużo lepszą koordynację oko-ręka, która wpływa na i rękę. No bardzo i 14. Ważne, bardzo ważne. Szymon serwuje. Dobry serwis, ale tak no jak mówię, tam gdzie chce zagrać, tam piłeczka leci. No i mamy komentarz od Adama Gajewskiego. Serdeczne pozdrowienia dla Pawła Table Tennis oraz Karola. Jak już coachujesz, to z przesłaniem takim przerwach, że... O coaching, to negatywny coaching, to lepiej żeby... ten coaching musi być zdecydowanie na plus. To tak się nie pojedzie. To gwarantuje, że trzeci set będzie również przegrany. Niespodzianka, bo Roman, powiedz, przecież jesteś dziennikarz. Dostać te pozdrowienia. Wystarczy poprosić i się ma, tak? No więc proście, a będzie wam dane. No i znowu... Mądrości mówią, suma szczęścia zawsze wychodzi na zero, więc tutaj bym się nie skupiał na tych świnkach. Element gry i tak trzeba do tego podejść. Nie ma się co denerwować, nie ma się co zrzymać na to. Super akcja. Miłosz nie był w stanie zagrać aktywnie topspin forehand. Następny kontra. No dobrze. Tutaj Paweł cały czas. Nie było. 2-1 dla Szymona Kolasy i 6-4 dla Szymona. I teraz ważna piłka. Szymon w głębokiej defensywie, ale jeszcze może uda się. Super. Ależ pięknie. Ale... Tenis stołowy to też jest taka dyscyplina, która zdecyduje, mimo tego, no ta piłka po prostu jest niebywale szybka i niewidoczna. Na żywo to widać lepiej. Bywa gorzej, no ale od tego mamy sędziów, którzy... Też zawodnik wyczuwa czasami, na ile może sobie pozwolić. Super zagranie, super. Zawsze jakieś nowe doświadczenia. Zaczynamy... 1-0. No i kolejny. Dość mocno po stronie Szymona. Piękny. Super. Bardzo dobrze technicznie wykonany topspin forehand przez Miłosza. Teraz znowu musi troszkę od razu przejąć inicjatywę, jak tylko jest możliwość. O, tak jak teraz. Od razu zaflipował. No i pięknie. Dużo piłek wygrywa z tej strefy. Wydawałoby się, że już piłka przegrana, a tam... Gdzie również to musimy pozdrowić trenerów teraz też. Koniecznie, z Gorców. Tak myślałem. Musimy, właśnie. Chcemy. Oczywiście. Tak, chcemy, dokładnie. Ale to naprawdę, każda piłka jest oddzielną historią i o czym się już nieraz przekonałem, siedząc na stołku trenerskim. W klatkach na sekundę bardzo rzadko się zdarza. Bardzo dużo oglądam tych transmisji na żywo. Mega. No, to mamy nadzieję, że dobrze też będzie nas głos słychać. Głos słychać przerabia. Transmisjach. Mamy 9. Bez historii można powiedzieć, bo od początku z dużą przewagą Miłosza. Zdarzyło się to na wynik, ale... Szymon jeszcze przez takie kilka piłek sądzę, że będzie mocno zagranych przez Szymona.
zdarzyć. Dokładnie. I oby wtedy też na takim luzie spokojnie zagrał. My z Pawłem kibicujemy, żeby ten mecz Gorzowy i tak de facto jest. Cztery piłki dla Szymona w pierwszym tempie. No i tak, 11 punkt dla... Takie spokojne utrzymanie, żebyśmy nie musieli się martwić, ale ta liga jest również mocno wyrównana. Nawiązując do rozgrywek Lotto Superligi, to przecież Miłosz już miał kilka występów w tych rozgrywkach. Z zawodnikami naprawdę światowej klasy, więc talentowanym, o czym świadczy to, że jest obecnie czołówką Polski w juniorach, będąc rangi europejskiej czy światowej. Oby tak dalej. Potrzebnych nam. Stołowego trio na tą szkółkę przyjeżdża bardzo dużo dzieci. Uważam. To się zgadzam z tobą. Tak, organizujemy i szkolenie stacjonarne. Liczba tych dzieciaków na obozach jest naprawdę duża. Zresztą o czym sam doskonale wiesz, bo byłeś. I do aktywności ruchowej. Nawet czy to będzie tenis, czy to będzie jakaś inna dyscyplina, to związane z tenisem chcielibyśmy, żeby w tenisa wszyscy grali, a to jest niemożliwe. Najważniejsze, żeby każdy... Ostatni, ale ważne jest, żeby rzeczywiście młodych ludzi zachęcać do uprawiania. Interakcja między trenerem i zawodnikiem. Czasami widzimy zawodników takich obojętnie mocno... Jaki piękny, głęboki backhand. Lekkie zagranie w przeciwległym kierunku i Miłosz zdążył i odegrał aktywnie. Próba krótkiego odbioru w siatkę. Teraz... No i... Krótki serwis, krótki odbiór i rozpoczniemy flipem. Tak, rozpoczęcie flipu. Inicjatywę, przewagę. Podobne zagranie w drugim kierunku i teraz piłka. Cóż bardzo za akcja, piękna akcja. Do końca pomalutku tego pojedynku. Oj, łatwa piłka przestrzelona przed... Okej, okay, tutaj doszła do nas informacja, że nasz komentator Roman... Aktywność, że miałem z wami możliwość pokomentować. Dziękujemy bardzo. To był Roman Błaszczak. A przy mikrofonie Paweł Ręka. Pola ma Miłosz, 10-9 serwis. Króciutka gra. I niestety dla nas będą zagrane. Mhm. I zaczynamy. Wypracowane w toku treningu. I teraz loterią bardziej jest teraz odporność psychiczna, który bardziej do tego... 1-0 prowadzi Szymon. Bardzo dobry, głęboki odbiór, bardzo mocno... Bardzo dobry odbiór, dobry jakościowo. Teraz, no teraz Darton Bogori. Była piłka już wypracowana. Nie ma przy stole superligowym. Pewnie. Bardzo ładnie. Szosza forehand i później odegranie piłki w przeciwległym kierunku. Teraz ogląda. I błąd. Błąd na... Jak małe szczegóły decydują. Super. Teraz po prostu ruszenie piłki backhandem. Mocnym atakiem. Już się myli, troszeczkę ucieka Szymon. Próba flipa. Jeszcze mam do dyspozycji czas w razie czego, więc jeżeli będzie potrzeba, to pewno na zagranie. Jak na razie Karol, twój zawodnik. Co? Serwis Miłosza. Och, świetna teraz. Zawirowała lekko na siatce. I błąd na odbiorze, 10. Myślę, że tak, znakomicie, także...